niepełnosprawnych. Nie tylko on, tak, nie pierwszy, tak. Nie ostatni. Zaczynają już... Profesorze, ja wciąż postuluję, żeby wysłać tych młodych reżyserów do szkoły. To nie ja mam wrażenie, że standardy. Oni za wcześnie wyskoczyli, że oni nie czytali, nie oglądali, nie, że tak powiem, nie naczytali się, nie naoglądali, bo trochę próbują te rzeczy, które jakby odkrywają Amerykę, to, które zostały odkryte z 20 razy. Objechałam tę babkę no, teraz tak mówisz, Polski teraz, bo ja mówię, jak pani tak, siedzi tak mówię, cały czas w tym sądzie, to więc nomenklatura nas sądowych pani jest bardzo tego, dobrze znana. A ludzie Castellucci, jak po sądach nie okay, chodzą, coś mogą po prostu ale... nie wiedzieć dokładnie i się wydają. No to więc po co to się denerwować, a nie mieć jakieś wcześniejsze dokonania mistrzów po to, żeby ludzie nie mają zielonego pojęcia. Jakiś dialog prowadzić i niekiedy to się udaje. Ja tak nie powiedziałam, miał być to, że pani nie powiedziała. A to no to niech pani słucha, co tutaj każdy młody, ludzie mówią, o co się pytają, niech pani wyjaśni to tak, żeby oni zrozumieli, bo ludzie nie siedzą w sądach. Majtkami nie handlują tak jak, na bazarze tak jak, artyści, biorą się a w bibliotece za komedię, Uniwersytetu mówią, Warszawskiego będą pianiści robić, nie wyleguje się w czarnych okularach, tylko chamy zewsi, które przyjeżdżają czytali, studiować no za darmo się, na koszt państwa ja do Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście, że Polacy najczęściej, bo tam jaka karabka jest, właśnie, że albo no to bardzo rzadko i śpią tam w tych puchach. Jeszcze nie dość, że śpią, to jeszcze rzucają tymi plecakami, jakby byli podczas sianokosu, albo gapią się pół godziny na jedną i tę samą osobę, że dobrze, że chociaż tam jest praca przy komputerze i przy książce, bo tak mi się tak facet gapił i niestety musiałabyś się gapić na niego cały czas, no to byłby dramat, no ale jednak się gapił wczoraj facet. Burza, cały czas, czego się tak gapi, no brzydki nie jest, ładny jest, ale po prostu ma niepokolenie w głowie. Tak, no tak, to bardzo, bardzo ciekawy, bo mnie przypomina pobielane, przedstawienia, że nie wszystko złoto to, co się widziano, świeci, nie wszystko piękne to, co połyskuje. Także, proszę Państwa, sąd, jak widziałam się, przyjął skargę, bardzo upolityczniony, to znaczy zażalenie, rozliczał zażalenie, bo ja mówię, że takie słynne przedstawienie sprawa stanęła. Że list polecony w świecie zaczęła wetować, protestować. Niech pani powie, że przyjął skargę, że jest na plusie. A ona mówi, że to wszystko zależy od decyzji sądu, tak jakby chciała to podkreślić. Ja mówię, no to przecież sprawa poszła do sądu, a sąd jest na naszych usługach, bo pracują. Pieniądze są z ludzkich podatków, ale widzicie Państwo teraz, jak to w Warszawie, jedni są jako głupiochytrzy najmądrzejsi, a drudzy to tych swoich tytułów i stanowiska swojego tak pilnują, że teraz przy tej linii myśli to niech lepiej uważają na siebie. Państwo zobaczą, co się wydarzyło w Turcji. Państwo zobaczą, co się wydarzyło w Turcji. Może przez przypadek. Może przez przypadek. No bo chcieli znieść tę władzę i wojsko, i sędziowie, którzy z tym współpracowali, ale nie udało się znieść władzy. No i teraz grozi kula w łeb, bo jeżeli wejdzie kara śmierci za 2-3 dni, to więc ci wszyscy, którzy są w areszcie w Turcji z powodu rebelii, no to śmierć i sędziowie, i wojsko, i wszyscy. Widzicie Państwo, scenografia się zmienia z dnia na dzień. Także ci wszyscy, którzy by chcieli mieć, którzy chcieliby być kimś ważnym. No ale pamiętajmy, że mówimy o Iranie, który w ogóle minister kocha to sługa sztuki, jest. Kocha tak jak nasza Mirosława Wrześniowska, polonistka, wicedyrektor, wicekurator, psycholog. I pewnie od tyłu i wielokrotnie mówiła, że minister to jest sługa. Z tyłu do przodu i po bokach może recytować do zadowolonej pożednej nocy z zamkniętymi oczami. Inne, to co one są na usługach. Bo my to widzicie Państwo. Się cieszę, opowiadamy, że udało się to wszystko jest skomplikowane. Tak, artystycznie, muszą artystycznie, wizy polskie żeby zdobyć, co nie jest łatwo. Był wilk syty i owca cała, ale żeby edukacyjnie ludzie dowiedzieli się troszeczkę co nieco na temat psychologii, że jeżeli babka pracuje w sądzie, dzięki, no to powinna mieć troszeczkę więcej psychologii, wyrozumiałości, nie wściekać. Ja to wszystko tak udało się sprawnie załatwić. Jakby się ona tłumaczyła gdzieś przed sądem. Ja mówię, sąd to jeszcze może być. To a ten facet, który tutaj zapowiada, że wszystkie rozmowy są nagrywane, to mówi z taką słabą dykcją, że jakoby nawet nie ukończył szkoły podstawowej.
Ja wiem, że i po studiach są tacy ludzie w Radiu Tok FM, którzy źle mówią, ale przepraszam bardzo, od czego jest ta szkoła? Czy tylko dlatego, żeby pobierali nauczyciele pieniądze z podatków ludzkich? Od czego są te sądy? I policja od czego jest? Tylko dlatego, żeby pobierali pieniądze, które pochodzą z podatku? Także widzicie Państwo, jest linia Mysia. I teraz bardzo szybko wszystko się zmienia i nic nigdy nie wiadomo. I cenzura polityczna, no, i cenzura obyczajowa. Zastanowili, bo ja tu nie będę za bardzo się odwoływać, a zdaje się, że sąd będzie karę płacił, jak będzie sprawa odkładana, będzie sąd zwlekał, będzie płacił karę. W innym świata, dużo więcej rzeczy się dzieje, dużo więcej rzeczy dozwolonych, razem, razem odwoływane do przestrzeni publicznej. Każdy wie, że to jest metoda świadków wielu. Zmieniamy skórę. Proszę Państwa, jak mamy opowieść pewnego człowieka, życia, to, czy to sądy, czy to kościół katolicki, bycie aktorem, czy to jest, wiecie Państwo, i bycie sobą. Świeckie instytucje, no tak, to wszystko jest system, to też jest temat system tego izraelskiego przedstawienia. Hamlet Maszyna. Ale tutaj człowiek właśnie mówi, co jest, mnie pociągnęło do świadków Wichowy. Tu, niż można by się spodziewać. Czytamy, że kiedy po raz pierwszy byłem na zebraniu w sali Królestwa Świadków Wichowy, jeden z punktów programu przedstawił mały chłopiec, chociaż ledwie go było widać z zamównicy, przemawiał w sposób opanowany i umiejętny. Zrobiło to na mnie duże wrażenie. Także widzicie Państwo, że to nie wyższe wykształcenie, że to nie studia, że to nie matura, że to nie średnia szkoła, tylko to może nawet być w przedszkole, bo to też nie musi być szkoła podstawowa. A w szkole podstawowej masz wszystko. Więc mówię jeszcze raz, nie ma się czym szczycić i nie ma co się tu stawiać, bo jest nagrywane. Można pokazać, można udowodnić. Także u Świadków Jehowy małe dzieci potrafią wykazać, że jeziora kłamców, rzeka złodziei. Małe dziecko u Świadków Jehowy może wykazać, że Trójca, którą wierzą wyznawcy papieża, katolicy w kościołach, pochodzi z pogaństwa, jest nielogiczna, jest nieprawdziwa i wcale nie jest oparta na Biblii. Tak samo jest z tematyką życia pozagrobowego, czyśćca, że coś tam się oczyszcza, że dają ci szansę, pobierając pieniądze w dawnych czasach, a jeszcze nawet i teraz w XXI wieku jeszcze. Proszę Państwa, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Dawna, stara książka, trzy książki, cztery do tyłu u Świadków Jehowy, bo książki są aktualizowane, zmieniają się. Stara, malutka książka i Sina Wieryściak Wiecznej Żydni, którą wykorzystywałam, jak rozmawiałam z Haliną z Moskwy. Ona rabotała telefonistkę w ambasadzie. No, Gagarina i te Państwo wiecie. To jeszcze wtedy, kiedy Breżniew żył. Ona była, żyła w strachu, że tutaj ze świadkami, czyli z nami studiuje, a że ją mogą z pracy zwolnić, jeszcze gdzieś do więzienia mogą ją wsadzić, bo to były czasy Breżniewa, a ona przyjechała tutaj pracować jako telefonistka, a myśmy do nich przychodzili. Ona studiowała, poznawać chciała Biblię, bo wiecie Państwo. I teraz tak, miała syna, który chodził tutaj do szkoły, Alina, no już nieważne, tak, tam nazywała się ona dalej, nazwisko takie o zawód był. Tak było. Już tak jak słyszę i czytam, także proszę Państwa, ambitna kobieta, jak ktoś chce prawdę, to mógł. I teraz tak, myśmy przychodzili i ja też mogłam brać dziecko, które mogło czytać wersety z Pisma Świętego, czyli służyć Panu Bogu Jehowie. I zapraszam tak jak mówię, że minister to słucha. I tutaj słusznie zauważył ten człowiek, taką, każdy dzień przynosi nowe nie to, że zawziętość, ale takie opanowanie, wiedzę, obycie. No bo u Świadków Jehowy jest teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej. I to jest najważniejsze na świecie. Tam się nauczysz. 22 cechy. Jak to zrozumiale, temat dostosowany do słuchaczy, styl konwersacyjny, jasna i poprawna wymowa. 22 cechy po dwie. Potem się to zmieniało. Cechy się zmieniało. Także u Świadków Jehowy jest wszystko. To dlaczego Świadkowie Jehowy tak perfekcyjnie znają Pismo Święte i tak perfekcyjnie umieją się dostosować do ludzi? Przecież oni tutaj chodzili, jeszcze było lepiej, gdy nie było tych domofonów, teraz na przystankach stoją. A tak naprawdę praktycznie to ich nie ma, bo mieszkają w Anglii.
Ameryce Białystok, a tylko przyjeżdżają tu postać, a to na przystankach, a to w miejscach ustalonych pod karą, złote tarasy. I ludzie się, proszę Państwa, dziwią. Skąd środkowiechowy są tacy mądrzy, pomimo że tutaj zewsząd przyjeżdżają studiować na Uniwersytecie Warszawskim i chamstwo takie, że ślepa, żeby tam poszła, to by poczuła, że coś tu się złego dzieje, bo tak, siedzi, leży dziad w kupie i tą ręką wstrząkuje co sekunda z pufy, która wykonana jest ze skóry też. I tak to słychać, że to przeszkadza ludziom, i tak wstrząkuje, ale to nie o słuchanie chodzi, to, że coś słychać, tylko że jego taka głupota wewnętrzna, że on się oczyszcza, bo tu może jakiś bruda zleżał, a tam też widzę, że i bezdomni leżą. Ja tam ani razu nie stałam, nie leżałam, bo ja przychody korzystam maksymalnie z internetu, ale on tak się wstrząkał, tak oczyszczał. To mi to przypomina, to nam to przypomina. I ten Ireczek, ta nasza Rumunka, która mieszka na Sapieżyńskiej, bo nie pracuje od 6 rano, ogląda telewizję, za 20 minut ma smalec wyjeżdża, herbatę pije za darmo na Kozwoli Kraków. Ona się tak wstrząkuje. I ma na kurtce, na marynarce, wszystko u niej śmierdzi, a ona tak wstrząkuje i to tak daje do zrozumienia, że jak jest koło ciebie, to że z ciebie coś może przeskoczyło, jakaś wesz. No tak można, widzicie Państwo, w autobusie, w tramwaju, całecznego miasta Warszawy, który też potrafia zwiększać. Tak się dzieje, proszę, także skandal za skandalem. Także Państwo zobaczą, jak bardzo wiele brakuje. Typy drugiej kategorii, typy drugiej klasy, no bo jak się nie zna Pisma Świętego, nie zna się Słowa Bożego, a to przecież wszystko pochodzi od Pana Boga, to żadna szkoła nie jest w stanie zastąpić tego, co jest, pochodzi z Pisma Świętego, z Biblii, co jest w teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej program. Ja prowadziłam tutaj przez wiele lat, stałam do pracowania, te trzy przemówienia, kto dzisiaj przemawia po kolei, kto kogo zastąpi, bo to ludzie chorobowi. Nie, ze strachu bali się w domach. Przygotowywałam ile tysiące godzin. I to, że straciłam, ale na to się, temu celowi się poświęcał. Także zapraszamy Państwa do tej szkoły. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. No i oczywiście tutaj omawiamy taki temat, od którego zaczynamy nasze pogawędki, bo my nie to, że mówimy na inny temat, mówimy na ten temat. Pieniądze z Unii Europejskiej. No i o tym chłopcu widziałem, postanowiliśmy od początku uważnie po te pieniądze sięgać, to jest coś, ponieważ co nam wcześniej byłem dyplomatą wojskowym w Stanach Zjednoczonych, wysokim rangą dowódcą Armii Boliwińskiej oraz osobistym asystentem prezydenta. Przywykłem do tego, że ludzie odnosili się do mnie z respektem. Jednak szacunek okazywany temu dziecku skłonił mnie do przemyślenia celów życiowych. I Państwo zobaczą, że taki ważny człowiek z powodu jednego dziecka, jego stanowiska, zdecydowania tego dziecka, wiedzy, mądrości, intelektu. Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza całą rodzinę na wakacje na wystawy oraz nowe wystawy. Jeśli myślisz, że nie potrafisz malować, udowodnimy ci, że tak nie jest. Myślisz, że zawód archeologa jest nudny, nic podobnego. Poznaj niesamowite zagadki starej kopalni. Daj się wciągnąć w wir pracy na wykopaliskach i spotkaj się ze sztuką w galerii. Haco, odkryj, że muzeum przyjemnie między Boliwią a Paragwajem. Jakiś czas później zostałem wysłany do katolickiej szkoły z internatu. Przez wiele dzień, przez wiele lat, dzień, uczęszczałem na mszę, podczas których śpiewaliśmy pieśni, słuchaliśmy kazań, odmawialiśmy nieuczone pasierze, bo tam w Ameryce też, proszę Państwa, byli, wszędzie są katolicy, prawda, szeroka droga. A mormoni dopiero potem się jakoś przebili, że nawet i tutaj w Polsce 30 parę lat temu się pojawił. Byłem też ministrantem, śpiewałem w chórze. Nigdy jednak nie czytałem Biblii. Prawdę mówiąc, nawet jej nie widziałem. Także i to, co na dłoniach było tam u papieża pod Krakowem, to też nie byli mormoni z USA, to byli katolicy z USA. A my, jako ludzie kształceni, powinniśmy to umieć odróżnić. Zdaje się, że na temat religii bardzo dużo już jest w szkole podstawowej. Posłuchajmy wiadomości na dzisiaj na 6. O
Andrzej Duda zakończył czas spełniania wyborczych obietnic. Tak Jacek Rostowski w poranku Radio Tok FM podsumował zaproponowane przez prezydenta rozwiązania dla zadłużonych we frankach. Kraków żegna kardynała Franciszka Macharskiego. Ostra wymiana zdań na linii Obama-Trump. Kandydat republikanów na prezydenta USA mówi, że Obama to chyba najgorszy prezydent w amerykańskiej historii. Były minister finansów Jacek Rostowski cieszy się, że prezydent Andrzej Duda nie dotrzymał słowa w sprawie ustawy frankowej. W najnowszych prezydenckich propozycjach nie ma śladu obiecanym w czasie kampanii przewalutowaniu kredytów frankowych. To może martwić tzw. frankowiczów, ale zdaniem Rostowskiego chroni sektor bankowy przed ogromnym wstrząsem finansowym. Rostowski mówił w poranku Radia Tok FM, że prezydent po wygranych wyborach nie martwi się już spełnianiem złożonych obietnic. Prezydent Duda oszukał frankowiczów, jak im obiecał, że będzie przewalutowanie. Wygląda na to, że czas spełniania obietnic się skończył. Według prezydenckiego projektu osoby spłacające kredyty walutowe mogą liczyć na zwrot spreadów, na których zarabiały banki. W ustawie wprowadzono limit wysokości kredytu do 350 tysięcy złotych. Więcej o tej prezydenckiej propozycji piszemy na portalu tok.fm.pl. Kraków żegna kardynała Macharskiego. Na wieczornej mszy pojawiły się tłumy wiernych. Dziś o 18:00 trumna z ciałem kardynała Franciszka Macharskiego zostanie przeniesiona do Bazyliki Ojców Franciszkanów, gdzie przez cały czwartek wierni będą mogli oddawać cześć zmarłemu, mówi ksiądz Piotr Studnicki z archidiecezji krakowskiej. O godzinie 17:00 odbędzie się msza święta w Bazylice Ojców Franciszkanów. Po niej ciało zmarłego zostanie przeniesione konduktem pogrzebowym poprzez ulicę Franciszkańską, ulicę Grodzką do katedry na Wawelu. Pogrzeb na Wawelu rozpocznie się w piątek o 11:00. Msza odbędzie się przed katedrą wawelską, by pomieścić jak najwięcej wiernych. W Krakowie wystawiono dwie księgi kondolencyjne, jedną w Urzędzie Miasta, a drugą w siedzibie kurii. Kardynał Franciszek Macharski zmarł wczoraj, miał 89 lat. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich Hiszpania i trwający tam polityczny pad, choć od powtórzonych wyborów minął ponad miesiąc, przywódcy partii politycznych nadal nie mogą porozumieć się w sprawie nowej koalicji rządowej. Magda Paciorek. Żadna z hiszpańskich partii nie ma większości wystarczającej do samodzielnych rządów i na razie nie ma też perspektyw na sojusz, który mógłby wyłonić nowy rząd. Takie zadanie na razie spoczywa na barkach Mariano Rajoya, bo to jego partia ludowa w czerwcu zdobyła najwięcej głosów, ale do sojuszu z nią chętni są tylko liberałowie z Ciudadanos, a to nadal nie daje większości. I dlatego do tak zwanej Wielkiej Koalicji Rajoy zapraszał nawet największych politycznych rywali, czyli socjalistów, ale ich lider Pedro Sanchez stanowczo odmówił. To oznacza, że coraz bardziej realna jest wizja kolejnych, już trzecich w ciągu kilku miesięcy wyborów parlamentarnych. Taki scenariusz Rajoy nazywa nonsensem i szaleństwem i zapowiada, że zrobi wszystko, by rozwiązać trwający od grudnia kryzys. Magda Paciorek, TOK FM. Kandydat republikanów na prezydenta USA Donald Trump katastrofą nazwał prezydenturę Baracka Obamy. Jak mówił w wywiadzie dla Fox News, Obama był słaby i nieskuteczny. Trump skrytykował między innymi jego postępowanie wobec Rosji w czasie kryzysu na Ukrainie. Nagrodę Nobla wcześniej to Barack Obama mówił o tym, że Trumpowi brakuje kwalifikacji do tego, by rządzić krajem. Zdaniem obecnego prezydenta nominacja świadczy najgorzej o samych republikanach. Mówiłem to już wielokrotnie, a on wciąż dowodzi, że tak właśnie jest. Nadchodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć dość. Dlaczego go jeszcze popieracie? Co to mówi o waszej partii? Prezydenta Baracka Obamy zbulwersowały ostatnie wypowiedzi Trumpa na temat rodziny Khanów, których syn, oficer armii amerykańskiej, zginął w Iraku. Rodzice oficera wystąpili w trakcie ubiegłotygodniowej konwencji wyborczej demokratów i skrytykowali na niej Trumpa. Organizatorzy igrzysk w Rio de Janeiro informują o dobrych prognozach na piątek, kiedy to o godzinie 20 czasu lokalnego rozpocznie się ceremonia otwarcia imprezy. Ma być bezchmurnie, a temperatura nie powinna spaść poniżej 16 stopni. Sierpień w rejonie Rio jest miesiącem suchym i relatywnie ciepłym, ze średnią temperaturą dobową powyżej 20 stopni. Sportowcom w rywalizacji na pewno nie przeszkodzą więc zarówno upały, jak i ulewne deszcze. Ceremonia otwarcia igrzysk w piątek, ale tak naprawdę zmagania sportowców zaczynają się już dzisiaj. Jako pierwsze do boju ruszą piłkarki. Co ciekawe, Polacy też zaczną starty jeszcze zanim zapłonie olimpijski znicz. Michał Janczura. Za ten prawdziwy początek igrzysk trzeba by uznać piłkarski mecz kobiet Szwecja RPA na stadionie olimpijskim, który już dzisiaj. Jutro rywalizację zainaugurują futboliści. To oczywiście wynik tego, że turnieje piłkarskie trwają najdłużej i by zdążyć w trakcie igrzysk trzeba zacząć wcześniej. W turnieju piłkarskim pań wystąpi 12 drużyn, a wśród mężczyzn 16. Mecze odbędą się na 7 stadionach w 6 miastach w Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
10 Brazylii, Manaus i Salwadorze. Finał kobiecy zaplanowano na 19 sierpnia na Marakanie. Panów dzień później na tym samym obiekcie. Natomiast olimpijski znicz zgaśnie 21 sierpnia. Z naszych kadrowiczów jako pierwsza na igrzyskach wystąpi Karina Lipiarska-Pałka. Łuczniczka jeszcze przed oficjalnym otwarciem igrzysk będzie rywalizować w zawodach indywidualnych. Michał Janczura, TOK FM. A kolejne informacje TOK FM o 11.20. Pogoda. Dziś niemal w całym kraju może przelotnie popadać, ale nie zabraknie przejaśnień. Najpogodniej będzie w Trójmieście i na południu Polski. Tam słonecznie i bez deszczu. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 21 stopni w Zakopanem, 22 w Poznaniu, przez 23 stopnie w Trójmieście i Wrocławiu, 24 w Warszawie, do 25 w Łodzi i Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek, to jest gdańskie wydanie programu. Państwa i moim gościem jest profesor Jacek Jasem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący na tych mszach, to człowiek zrezygnował z kościoła, modlą się i palą papierosy. To to oni w Boga wierzą? Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy to oznacza, że w 2024 będzie wdrożona strategia, czy że już zwalczymy raka? Nie, to jest program na 10 lat. Może niektórych dziwić, że zaczyna się od 2015, a kończy 2024, a mamy 2016. Niektóre elementy tej strategii zostały już wdrożone albo są wdrażane od 2015 roku, a teraz trzeba było zaktualizować tę strategię i wdrożyć ją w nieco większym zakresie niż to, co się do tej pory działo. W jednym z ostatnich wydań tego amerykańskiego tygodnika Newsweek, wydań czy dodatek specjalny poświęcony walce z rakiem, który rozpoczyna się od tego, chyba coś co wiemy, że w zależności od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, młodzi, czy starzy, czy ćwiczymy sporty i zdrowo się odżywiamy, czy wręcz przeciwnie i tak dalej, to każdego z nas może to dotknąć. Tu jak gdyby nie ma sytuacji, że ktoś jest wyłączony, bo ćwiczy, zdrowo się odżywia i ma dobre geny. To właściwie jest taka trochę ruletka, ale autorzy rozpoczynają od tego, że ponieważ każdego z nas to, znaczy te wszystkie jak gdyby wiek, pochodzenie, kolor skóry, orientacja, to nie ma znaczenia, ale to zaczyna mieć znaczenie, kiedy przechodzimy do tej fazy walki z nowotworem. Że wtedy to, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, tak, ile zarabiamy, z jakiej rodziny pochodzimy, orientacja, płeć, miejsce zamieszkania, tak, dostęp do służby, wtedy zaczyna się, jak gdyby rosną albo maleją nasze szanse w walce z nowotworem. To jest amerykański punkt widzenia, więc najpierw zacznę od faktów. Fakty są takie, że o ile rak rzeczywiście jest bardzo demokratyczną chorobą, można w cudzysłowie tak powiedzieć, to znaczy każdego z nas może to nieszczęście spotkać, to jednak są pewne zachowania, które dramatycznie zwiększają lub zmniejszają ryzyko raka. Takimi zachowaniami, które zwiększają to ryzyko, jest na przykład palenie tytoniu, czy niewłaściwa dieta, czy otyłość, brak ruchu, a z drugiej strony właśnie zdrowe zachowanie, zdrowa dieta, unikanie używek, zwłaszcza tytoniu, który kilkadziesiąt razy potrafi zwiększyć ryzyko niektórych nowotworów, używanie alkoholu w rozsądnych ilościach. To są rzeczy, czy też na przykład unikanie bardzo intensywnego opalania się, który jest związany z nowotworami skóry. To są zachowania, które zmniejszają to ryzyko. Również ryzyko raka występuje, niektórych nowotworów występuje częściej w niektórych populacjach, co jest związane ze stylem życia całych nacji, zwłaszcza z nawykami żywieniowymi. W związku z tym to nie jest tak, że to ryzyko jest równe dla wszystkich. Przesłaniem tego artykułu było to, że każdego z nas może to spotkać, ale z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem. Natomiast druga część, czyli to, że rak przestaje być demokratyczny w momencie, kiedy się zdarzy i kiedy jedni mają większe możliwości leczenia, inni mniejsze, to jest właśnie amerykańska sytuacja, gdzie występuje tak zwane zjawisko współpłacenia.
w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w tej chwili po wprowadzeniu Obamacare, w zasadzie całe społeczeństwo jest ubezpieczone, ale to nie znaczy, że nie płaci się za leczenie raka. Owszem, płaci się. Często 30% kosztów leczenia to są koszty ponoszone przez ludzi. W Stanach Zjednoczonych leczenie jest ogromnie drogie. Jeśli wyobrazimy sobie, że takie leczenie kosztuje rocznie 50 tysięcy, to te 30% jest barierą dla wielu nie do przejścia. W Polsce sytuacja jest inna. W Polsce 100% kosztów leczenia raka jest pokrywanych przez państwo. Owszem, są pewne koszty dodatkowe, koszty dojazdów, koszty specjalnej diety, koszty jakichś specjalnych na przykład urządzeń, które są potrzebne do sprawniejszej aktywności, które człowiek chce wykonywać. Więc pewne koszty ponosi również pacjent, ale nie są to koszty tak dramatyczne. W związku z tym u nas również ta faza jest bardziej demokratyczna niż w Stanach Zjednoczonych. A jeżeli mówimy o strategii walki z rakiem, to czym by ta strategia miała być? No właśnie, czym jest strategia walki z rakiem? Wielu ludziom wydaje się, że strategia walki z rakiem to jest lepsza diagnostyka i lepsze leczenie, ale to jest nie tylko to, ponieważ, i to trochę wynika z pierwszej części naszej rozmowy, to, czy zachorujemy na raka, czy nie, zależy w dużym stopniu od naszych zachowań. Więc tutaj pierwsza rzecz, która się nasuwa, to jest edukacja społeczna. Ludzie muszą wiedzieć coś o swoim zdrowiu, muszą wiedzieć więcej. Muszą wiedzieć, jakie są zachowania, które zmniejszą lub zwiększają to ryzyko. Dalej. Musimy lepiej edukować również studentów i lepiej edukować ludzi, lekarzy, którzy skończyli studia i którzy, no taka, to jest wpisane w nasz zawód, przez całe życie powinni się dokształcać, bo lekarz, który się nie dokształca, cofa się. Medycyna bardzo szybko się rozwija, a onkologia szczególnie. Dalej, musimy realizować tak zwaną profilaktykę wtórną. To właściwie nie powinno być nazywane profilaktyką, bo to jest wczesne wykrywanie nowotworów, ale taka jest oficjalna nazwa. Cóż to jest takiego? To jest udział w badaniach przesiewowych, które dotyczą raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego i w Polsce są realizowane. Ale to też trzeba ludziom powiedzieć, przekonać ich do tego. Te badania robimy już od około 10 lat, a nadal wielu ludzi nie korzysta z nich, choć są to bardzo skuteczne i co ważniejsze, bezpłatne badania. Dalej, rak to nie tylko faza choroby, ale to jest również faza wychodzenia z choroby. Tym ludziom trzeba pomóc. Oni w momencie, kiedy zachorują na raka, znajdują się często w trudnej sytuacji, ponieważ nie pracują, ponieważ przestają studiować, przestają się uczyć. Często spotykają się z ostracyzmem w swoim środowisku. Niestety, to nadal się zdarza. Rak często jeszcze w niektórych kręgach bywa uważany za chorobę wstydliwą. Ci ludzie chcą być nie tylko wyleczeni, ale chcą wrócić do swoich środowisk, chcą wrócić do pracy, chcą wrócić do swojego zawodu, chcą realizować swoje pasje i o tym się często zapomina. Tym ludziom trzeba pomóc. Często mają problemy rodzinne, często bywa tak, że współmałżonek nie chce nieść tego brzemienia razem z osobą chorą i te małżeństwa się rozpadają, więc tym ludziom potrzebna jest często pomoc psychologiczna, społeczna. To jest cały zakres tych działań, które mieszczą się nieco poza tym głównym medycznym nurtem. Wreszcie tak samo ważne jak samo leczenie, sama choroba jest jakość życia tych ludzi. Nam się wydaje, że ta sama choroba jest jedynym problemem tych ludzi. Tak nie jest. Oni często w czasie choroby cierpią z powodu i choroby, i leczenia, a później skutków tego leczenia i skutków tej choroby. I drugim równie ważnym celem, jak pomoc medyczna tym ludziom, jest ich wsparcie, aby jakość życia tych chorych była jak najlepsza. To jest cała ogromna dziedzina wiedzy, o której, no, której też musimy nauczyć, zwłaszcza lekarzy, ale również innych pracowników ochrony zdrowia, żeby mieli z tyłu głowy cały czas to, że owszem, najważniejsze jest wyleczenie człowieka, ale tylko druga u nas rzecz, najciekawsze to jest pomoc tym na ludziom. Temat raka. I to nie tylko dotyczy chorych w zaawansowanych stadiach, bo o tym wszyscy wiemy, że ci chorzy bardziej cierpią, ale również chorych, którzy są wyleczeni, ale którzy na przykład utracili mowę, utracili kończynę czy jakiś inny ważny narząd i z tego powodu mają mniejsze możliwości działania.
Jest na zachodzie taka gra, to się nazywa Whack-a-Mole. Chodzi o to, żeby walić w główkę takie różne zwierzątka, które wychodzą. Jak wystawi główkę, to w łeb, a tu zaraz drugi i tak trzeba to szybko zrobić, zanim one się schowają. I tak sobie myślę, że edukacja, jeżeli chodzi o medycynę i postępy medycyny, trochę tak wygląda. Bo kiedy wydawało się, że pewne rzeczy już mamy przepracowane i zrozumiane, no to nie wiem, powstają ruchy antyszczepieniowe, tak? Mówią, a tutaj ktoś w internecie przeczytałem, że tego, to teraz nie będę szczepił dziecka i będę chodził na ospa party, czy jakieś takie rzeczy. No i tutaj myślę, że jest podobnie, to znaczy na przykład szczepienie dziewczynek przeciwko HPV, tak? Zanim jeszcze rozpoczną współżycie seksualne, teraz pojawiają się głosy, że to jest namawianie i zachęcanie. Czyli coś, co jest postrzegane jako profilaktyka, jest teraz postrzegane jako działanie negatywne przez niektóre środowiska. No właśnie, to są te absurdy. No, internet jest dobrem oczywiście, bo zwiększa naszą wiedzę, ale internet jest często bardzo również groźny, ponieważ tam można zamieścić każde głupstwo. I to, o czym pan powiedział, to są właśnie typowe głupstwa, żeby się nie szczepić przeciwko chorobom zakaźnym, a wirus HPV, który jest przyczyną kilku nowotworów, ewidentną przyczyną, jest właśnie chorobą zakaźną, przenoszoną drogą płciową. I nieszczepienie ludzi zwiększa to ryzyko. To nie jest absolutnie zachęcanie do jakiejś rozwiązłości płciowej. To jest rozsądne zachowanie, które zmniejsza ryzyko zachorowania. To ryzyko wcale nie jest jednoznacznie związane z rozwiązłością płciową. Można się zarazić od swojego stałego partnera, który miał kiedyś wcześniej kontakt. To jest rzecz, która w świecie w tej chwili jest uznana za jeden z kanonów medycyny. I nieszczepienie tych dzieci to jest wzięcie odpowiedzialności za to, że może ich spotkać ciężka choroba. Ludzie powinni wiedzieć, co rzeczywiście jest w medycynie faktem, a co jest mitem. W medycynie mity są bardzo groźne, ponieważ mity powodują, że tracimy to, co jest dla nas najważniejsze, czyli zdrowie i życie. W związku z tym jednak warto korzystać z dobrych źródeł niż z tych, które znajdują się w niepotwierdzonych takich miejscach jak internet, który jest niestety ogromnym śmietnikiem. Mówi pan o ruchach antyszczepionkowych. No, my mamy w onkologii ogromny problem z taką paramedycyną, z jakimiś znachorami. No właśnie, to do tego, panie profesorze, tak, powrócimy po informacjach Radio Tok FM. Informacje o 11.20. Profesor Jacek Jasem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący zespołu do spraw wdrażania strategii walki z rakiem także w Polsce. Także już jest, proszę państwa, bo werendę. Wracamy po informacjach. 3 dni popracują i koniec. Informacje Tok FM. Dochodzi 11.21. Anna Draganek, zapraszam. Jutro do Sejmu ma trafić obywatelski projekt liberalizujący prawo aborcyjne, przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety. Pod projektem, który między innymi dopuszcza przerywanie ciąży do 12 tygodnia, zebrano ponad 160 tysięcy podpisów. W ich zbiórkę, która trwała od kwietnia, zaangażowały się między innymi Partia Zielonych, Partia Kobiet, Krytyka Polityczna i Fundacja Feminoteka. Papież Franciszek podziękował narodowi i kościołowi w Polsce za serdeczne przyjęcie na Światowych Dniach Młodzieży. W trakcie dzisiejszej audiencji generalnej podkreślił, że uroczystości w Krakowie dały światu znak wiary, braterstwa i pokoju. Na zakończenie papież modlił się za zmarłego wczoraj kardynała Franciszka Macharskiego i przypomniał, że odwiedził go w czasie wizyty w Krakowie. Z obawy o bezpieczeństwo we Francji odwoływane są kolejne letnie imprezy masowe. Te, których nie odwołano, będą dodatkowo chronione, by zapobiec próbom zamachu terrorystycznego, takiego jak w Nicei. Jesteśmy w stanie wojny, zatem są momenty, gdy trzeba zakazać imprez, jeśli normy bezpieczeństwa nie są spełnione, mówił dziś francuski minister obrony. Więcej o tym w informacjach w samo południe, a najbliższe wydanie już o 11.40. Pogoda. Dziś niemal w całym kraju może przelotnie popadać, ale nie zabraknie przejaśnień. Najpogodniej będzie w Trójmieście i na południu Polski, tam słonecznie i bez deszczu. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 21 stopni w Zakopanem, przez 23 w Trójmieście, 24 w Warszawie, do 25 w Łodzi. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czarek.
Cezary Łasiczka, program Owczarek, to jest gdańskie wydanie programu. Państwa i moim gościem jest profesor Jacek Jasem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący zespołu do spraw wdrażania strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024. Przed informacjami, no właśnie, mówiliśmy o tym trochę kryzysie wiary eksperckie. Kiedyś mieliśmy profesorów, zdobycze medycyny, pewne rzeczy już zostały zamknięte. Dzisiaj okazuje się, że kwestionujemy, czy też niektórzy z nas kwestionują, że a szczepionki, a czy one naprawdę pomagają, a czy wręcz nie pogarszają. A jeżeli chodzi o profilaktykę walki z rakiem, to mamy, jak rozumiem, przestrzeń tak zwanej medycyny alternatywnej. Każdy ma swój sposób walki z rakiem, a to kapusta kwaszona, a to zioła, a to coś tam jeszcze. No tak, ja uprawiam swój zawód już od 41 lat i przeżyłem wiele mód, wiele szaleństw, które były reklamowane jako skuteczne metody walki z rakiem. Były, no już wielu pewnie słuchaczy nie pamięta, profesora Taupy, który wymyślił w cudzysłowie lek na raka z torfu. Były jakieś tłumy, które przychodziły na stadiony, gdy przyjeżdżał z jakiegoś egzotycznego kraju cudotwórca. Ludzie trzymali się za ręce, wierzyli, że jakieś cudowne prądy pomogą im zwalczyć chorobę. Był rosyjski cudotwórca Kaszpirowski, który przez telewizję leczył ludzi i tak dalej, i tak dalej. No w tej chwili mamy też różne mody. Mamy człowieka, który jeździ z wykładami po Polsce i opowiada, że witaminą C można wyleczyć raka. Mamy sieć firm w Polsce, które... Ale tylko lewoskrętną. Lewoskrętną, tak, no, która w związku z tym jest znacznie droższa niż normalna witamina C. Mamy sieć placówek, które mają w nazwie onkologia i które opowiadają, że można wyleczyć raka podgrzewaniem ciała o 2 stopnie, i w Gdańsku też mamy taką instytucję. Nazywa się plaża. Plaża jest przyjemniejsza na pewno. No, w każdym razie tych bzdur jest masę. Tych bzdur jest masę i ci ludzie operują przede wszystkim opisywaniem przypadku, bo to bardzo dobrze na emocje wpływa. Albo to są prawdziwe historie, albo zmyślone. Te prawdziwe to znaczy nie to, że ta metoda pomogła, tylko dlatego, że to jest autentyczny człowiek, który uwierzył. No podam Państwu taki przykład z mojej własnej praktyki, a mógłbym ich podać kilkadziesiąt pewnie, kiedy była bardzo wielka moda na takie ziółko peruwiańskie, które też było parę lat. Ayahuasca? Proszę? Ayahuasca? Nie, to się nazywało, no może nie będę już podawał nazwy, bo to nie chciałbym wzbudzać tutaj żadnych emocji pozytywnych czy negatywnych. No w każdym razie to ziółko było bardzo modne, wymyślił je jakiś sędziwy polski misjonarz mieszkający w Peru, co zwiększało jakby emocje, prawda, no bo jeżeli to jest misjonarz, jeśli to jest Polak, jeśli ma 90 lat i mieszka w Peru i odkrył coś, co może zwalczyć tę straszną chorobę, to robiło wrażenie. No i to w związku z tym, że to był Polak, to Polska była chyba takim modelowym krajem, gdzie ludzie w to uwierzyli. Ja byłem wtedy członkiem Rady Naukowej Instytutu Onkologii w Warszawie i zaproponowałem moim kolegom, że może by zrobić konferencję prasową i wyjaśnić, na czym to polega i że to nie jest jednak skuteczna metoda. I na tej konferencji zjawili się dystrybutorzy tego ziółka i przyprowadzili pacjenta i powiedzieli: przepraszam, ale myśmy wyleczyli tego pana. A ja zapytałem, czy mają jego dokumentację lekarską. No mieli. Był to wczesny rak krtani. No nie dodali, że ten chory otrzymywał radioterapię. Ja mówię: no dobrze, ale to jest skuteczna metoda leczenia właśnie tego raka. No to mi powiedzieli: panie profesorze, czy pan naprawdę wierzy, że tymi promieniami można wyleczyć raka? A skuteczność leczenia wczesnego raka promieniami wynosi ponad 90%. W związku z tym, no ci ludzie mogą tego nie wiedzieć. Nie może wiedzieć tego też ten pacjent. To, że on przychodził przez miesiąc na napromienianie, to jest rzecz jakby wtórna dla niego, a to, że otrzymał ziółka, które codziennie sobie zaparzał wieczorem, no to rzeczywiście jest silne medium. Fascynujące, panie profesorze, jest, no właśnie...
jakiś taki powrót do średniowiecza czasami, pomimo że właśnie przerobiliśmy te wszystkie rzeczy. Skąd to się bierze? To znaczy, przede wszystkim ja bym powiedział w ten sposób. Ja nigdy nie winię chorych za tę łatwowierność. Ja uważam, że to jest nasza wina. Wina elit, że tym ludziom najlepiej, jeśli kiedy są jeszcze zdrowi, nie wytłumaczyliśmy, na czym polega leczenie nowotworów, jaka jest jego skuteczność, jakie są niebezpieczeństwa związane z zawierzeniem tym wszystkim znachorom. To jest trochę nasza wina. A ludzie mają skłonność do myślenia magicznego. Myślenie magiczne to jest właśnie to, że jeżeli coś jest bardzo takiego magicznego, mistycznego w postępowaniu, to jest bardziej nośne niż tak prozaiczna rzecz jak zabieg operacyjny, chemioterapia, której się ludzie boją bardzo, czy też radioterapia, której nie widać. No bo powiem jeszcze jedną historię. Był w Gdyni kiedyś taki właśnie sztukmistrz, który leczył jakimś urządzeniem mechanicznym, zamykając ludzi na chwilę w szafie, włączał to urządzenie, które buczało przez kilka minut, kazał im wyjść z szafy i mówił, że zabieg jest skończony. Tym urządzeniem był odkurzacz, okazało się. No, to jest... motyw działania tych ludzi jest wieloraki. Jedni ludzie są kompletnie nawiedzeni i uważają, że oni odkryli jakieś źródło raka. No na przykład jest w tej chwili modna taka teoria, że wszystkie raki spowodowane są jakimiś grzybami. No, można i w związku z tym trzeba te grzyby leczyć, a nie sam nowotwór. Więc to jest rodzaj nawiedzenia. Ale główną jednak motywacją tych ludzi to jest niestety biznes. To są często naciągacze. Człowiek, który jest chory na nowotwór, zwłaszcza na nowotwór w fazie zaawansowanej, któremu lekarz bardzo uczciwie powiedział, że niewiele może mu pomóc, no chwyta się tej brzytwy. Idzie do jednego, do drugiego, do trzeciego znachora, wyjeżdża do jakichś klinik w Niemczech, które oferują cudowne metody za kilkadziesiąt tysięcy euro. Absolutnie nieskuteczne. Mówię to z pełną świadomością, ponieważ wiele osób, zwłaszcza życia publicznego, których oczywiście nie będę tutaj wymieniał z nazwiska, i które było stać na to leczenie, odwiedzało te kliniki i później z wielkim żalem przychodziło i mówiło, że stracili ostatnie pieniądze, a choroba posuwa się dalej. Nie należy w to wierzyć. Naprawdę. W Polsce mamy mądrych lekarzy. Oczywiście zdarzają się błędy lekarskie, które są bardzo eksponowane, ale 99% lekarzy to są ludzie, którzy naprawdę wykonują swój zawód z pasją i z umiejętnością i trzeba im ufać. Panie profesorze, rozszczepiliśmy atom. Już właściwie prawie niemalże stanęliśmy na wszystkich planetach. Już tyle wiemy o różnych rzeczach, tak dużo więcej niż 10, 20, 30 lat temu, udało nam się wyleczyć niemalże wszystkie choroby. A co się dzieje na froncie walki takiej, powiedziałbym, ideologicznej z rakiem? Dlaczego, co nas właściwie zatrzymuje, żebyśmy i tę batalię wygrali? No właśnie, ludziom wydaje się i oczekują tego, że nadejdzie dzień, w którym raka nie będzie. A jeśli będzie, będziemy w stanie go w 100% wyleczyć. To jest ogromnie trudne, bo pod hasłem rak mieści się około 200 różnych chorób. Każda z nich ma inną biologię i inny przebieg kliniczny. Inaczej je trzeba leczyć. To nie jest prawda, że my nie mamy sukcesu w walce z rakiem, bo przez te 40 lat, które uprawiam tę dziedzinę, wyleczalność zwiększyła się ponad dwukrotnie. Także my te sukcesy notujemy. One nie są tak spektakularne, ale one co roku coraz więcej raków udaje nam się wyleczyć. To są ogromne sukcesy. Onkologii dziecięcej na przykład ogromna większość nowotworów w tej chwili to są nowotwory uleczalne. Wśród dorosłych to jest około 50%. To nie jest mało. Ludziom się wydaje, że rak to jest choroba nieuleczalna związana z cierpieniem. Tak, bywa tak. Ale połowę tych nowotworów możemy już wyleczyć. Kiedy ja zaczynałem swoją pracę, było to niewiele więcej ponad 20%. W związku z tym cieszmy się z tych sukcesów. Te sukcesy zresztą co roku przychodzą nowe. Odkrywamy nowe metody leczenia raka, nowe leki, ale nie tylko leki, ale również inne metody leczenia tej choroby. I prawdopodobnie, może nie za mojego życia, ale za życia następnych pokoleń, ten rak będzie prawie uleczalną chorobą. W Stanach Zjednoczonych
Zjednoczonych prezydent Obama wytoczył kolejną wielką batalię nowotworom. To się nazywa program Moonshot, ogłoszony kilka miesięcy temu, który ma bardzo ambitne cele. Stany Zjednoczone wytyczają sobie takie cele co jakiś czas. Pierwszy to był War Against Cancer, ogłoszony w 1976 roku przez prezydenta Nixona, który spowodował ogromny sukces w leczeniu nowotworów. Potem nowotwory War Against Terror. A wciąż trwa. Nie ma jakiegoś remedium, które pozwoli uwolnić świat od wszystkich plag. Pokonaliśmy wiele chorób. Nie ma wielu chorób zakaźnych. Nie ma ospy na przykład. To są łatwiejsze. Niektóre wracają na białym koniu. Gruźlica. Niektóre wracają na białym koniu, ale damy sobie z nimi radę. To, no, łatwiej wyleczyć, łatwiej zwalczyć chorobę zakaźną, która ma jedną przyczynę, niż chorobę nowotworową, która jest w istocie konglomeratem wielu różnych chorób i które mają bardzo wiele różnych przyczyn. To jest naprawdę bardzo trudna walka. Ja w książce, która się niedawno ukazała, która jest poświęcona akurat moim różnym i zawodowym, i pozazawodowym aktywnościom, opisuję fragment z Alicji w Krainie Czarów, gdzie mówią, że Alicja, żeby nie została w tyle, musi szybko iść, a jeśli chce wyprzedzić, no to musi biec. I my w tym raku też musimy szybko biec, bo ten rak ściga się z nami cały czas. Próbuje nas oszukać, ale jesteśmy od niego szybsi. Tak by się wydawało, panie profesorze, no ale jeżeli właśnie szerzej spojrzymy, no to niektóre choroby, z którymi już sobie daliśmy radę, powracają, a niektóre zapraszamy, otwierając szeroko drzwi. No bo w którymś momencie, nie tylko w Polsce, na świecie, tak, zaczęliśmy na potęgę wcinać suplementy diety, to raz, tak, ale razem z tymi suplementami diety wcinamy na potęgę antybiotyki. Boli mnie głowa, antybiotyk. Nie chcę się iść do pracy, antybiotyk. A, kichnąłem, antybiotyk. No i antybiotyki właściwie. No rzeczywiście, w Polsce używa się tych antybiotyków najwięcej chyba w Europie i nawet jak się pojawiły pierwsze antybiotyki, a to było w połowie ubiegłego stulecia, no to był to przełom rzeczywiście w leczeniu na przykład zapalenia płuc, czy również gruźlicy. Ale później pojawiło się tych antybiotyków bardzo dużo i one trochę tak zabiły naszą dociekliwość lekarską. No bo jeżeli ktoś ma gorączkę, ma zaczerwienione gardło i jeszcze jakieś parę innych objawów, to co najprościej? No dać ten antybiotyk, na drugi dzień często te objawy mijają albo nie mijają, bo akurat to było jakieś zakażenie, które miało inną przyczynę, na przykład wirusową. Ale to tak trochę zabija w nas myślenie. Dawniej człowiek trzy razy się zastanowił, jak najlepiej pomóc temu choremu. W tej chwili troszkę idziemy na łatwiznę, sięgając po te antybiotyki. W tej chwili uczymy lekarzy, że te antybiotyki, aczkolwiek no, niezbędne w naszym postępowaniu, to nie jest dobra droga w leczeniu wszystkich chorób związanych no, z jakimiś zakażeniami. Bo tych zakażeń jest tak wiele, a tych antybiotyków jest tak mało skutecznych, coraz mniej skuteczne są niestety, bo wytwarzają się szczepy bakterii opornej. Cały świat słyszał niedawno o bakterii, która jest oporna na wszystkie antybiotyki i to zaczyna być naprawdę groźne. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za 3 minuty o godzinie 11.40. Profesor Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący zespołu do spraw wdrażania strategii walki z rakiem w Polsce, jest Państwa i moim gościem. Informacje o 11.40. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Informacje TOK FM. Minęła 11.40. Anna Draganek, zapraszam. Prawie 140 milionów złotych z podatku VAT wyłudził gang, który fikcyjnie handlował złotem i srebrem. Grupę rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów. Członkowie grupy wyszukiwali młode bezrobotne osoby, często w trudnej sytuacji życiowej. Korzystając z ich danych, założyli w sumie około 60 fikcyjnych firm. Rolą słupów było wystawianie faktur dokumentujących fikcyjny obrót srebrem i złotem. W sprawie do tej pory zatrzymano 41 osób, 7 aresztowano.
Rośnie liczba osób zakażonych wądlikiem na północy Syberii. Jak podają lokalne media, wśród 23 zarażonych jest 10 dzieci. Stan żadnej z osób nie jest oceniany przez lekarzy jako ciężki. Na razie nie wiadomo, ile czasu zajmie oczyszczanie zagrożonego obszaru z wądlika. Ratownicy z resortu do spraw sytuacji nadzwyczajnych mają przygotować w tundrze miasteczko namiotowe, do którego kierowani będą mieszkańcy obszaru objętego kwarantanną i w którym będzie można mieszkać także zimą. Komisja Europejska oceni, czy unijna dyrektywa o ogrodach zoologicznych z 1999 roku jest faktycznie przestrzegana przez państwa członkowskie i czy jej zapisy nie są przestarzałe. Konsultacje z krajami Unii i organizacjami zajmującymi się zoo potrwają do września. To pierwszy raz, gdy komisarze sprawdzą, czy zapisy działają. Kolejne informacje TOK FM w samo południe. Już teraz zapraszam. Pogoda. Dziś niemal w całym kraju może przelotnie popadać, ale nie zabraknie przejaśnień. Najpogodniej będzie w Trójmieście i na południu Polski. Tam słonecznie i bez deszczu. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 21 stopni w Zakopanem, 22 w Poznaniu, przez 23 w Trójmieście, 24 w Warszawie, do 25 w Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Państwa i moim gościem jest profesor Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący zespołu do spraw wdrażania strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024. O tej strategii trochę rozmawialiśmy, panie profesorze, no ale podkreśla pan to, że im wcześniej, tym lepiej, tak? Im wcześniej zorientujemy się, że rozpoczniemy jakąkolwiek terapię, tym lepiej. Co to oznacza w praktyce? Znaczy wiemy, że należy unikać pewnych ryzykownych zachowań, jak, nie wiem, palenie tytoniu, tak? Nadmierne spożywanie alkoholu. Chociaż co to znaczy nadmierne w kraju nad Wisłą, panie profesorze? No, trochę inaczej sytuacja wygląda z papierosami i z alkoholem, bo każdy papieros to jest zaproszenie raka do siebie. Każdy papieros. To absolutnie tutaj mówię to z pełną świadomością, zresztą nie tylko raka, ale parunastu albo parudziesięciu innych chorób, tak nazywanych odtytoniowymi. W związku z tym ludzie, którzy palą, żyją kilkanaście lat, średnio krócej. I opowiadanie, że moja babcia paliła i przeżyła 80 lat, no to znaczy, że musiało kilka osób umrzeć w wieku 40 lat, bo średnia jest rzeczą, która najlepiej charakteryzuje skutki palenia tytoniu. O tyle z alkoholem jest troszeczkę inaczej. Mianowicie wypicie jednej lampki wina, czy jednego piwa dziennie, czy nawet kieliszek mocniejszego alkoholu nie zwiększa ryzyka ani raka, ani innych chorób. Tutaj problemem jest nadużywanie alkoholu i nawet policzono, co to znaczy nadużywanie. Jeżeli człowiek pije nie więcej niż około 20 jednostek w tygodniu, czyli jednostka to jest właśnie kieliszek wina, kieliszek mocniejszego alkoholu, oczywiście mniejszy, czy też szklanka piwa, to ryzyko nie rośnie. Natomiast jeżeli zaczyna przekraczać tę ilość, no im bardziej przekracza oczywiście, tym bardziej to ryzyko rośnie. Bardzo niebezpieczne jest nadużywanie alkoholu i palenie papierosów. Wtedy ryzyko niektórych nowotworów wzrasta prawie stukrotnie. W związku z tym, no trzeba zachować umiar w jednej i w drugiej dziedzinie. To nie wystarczy nie palić, a nadal nadużywać alkoholu albo odwrotnie. A mówię, oba te czynniki nasilają wzajemnie swoje działania. No ale jak powiedziałem, jest wiele innych zachowań, które nazywamy prozdrowotnymi, które pozwalają nam zachować zdrowie, albo przynajmniej znacznie zwiększają prawdopodobieństwo, że będziemy żyli zdrowo. Jeśli chodzi o onkologię, to unikanie
nadmiernego opalania się, to się zaczyna, to zaczyna być poważnym problemem, bo ludzie mają pieniądze na to, żeby pojechać sobie co roku na wakacje tam, gdzie to słońce jest znacznie bardziej intensywne niż u nas, a nasza skóra jest nieprzygotowana do tego. W związku z tym mamy epidemię nowotworów skóry. Właściwe odżywianie się. No, o tym odżywianiu cały czas mówimy. Trzeba po prostu się wsłuchać w to. No, są pewne rzeczy, których powinniśmy albo unikać, albo mniej ich jeść. A są takie, które są zdrowe i które zalecamy. Warzywa, owoce. To są rzeczy, pieczywo, jeśli ktoś bardzo lubi pieczywo pełnoziarniste, zawierające błonnik, to są rzeczy, które są na pewno korzystne dla naszego zdrowia. Natomiast smażone rzeczy, wędzone rzeczy, peklowane, owszem. No, czy żywność przetworzona. Żywność przetworzona, czy też konserwowana, no tego powinniśmy jeść jak najmniej. I związany z tym drugi czynnik, czyli otyłość, która jest przyczyną bardzo wielu nowotworów. O tym często się nie pamięta, ale rak piersi, rak trzonu macicy, czy nowotwory jelita grubego, czy rak trzustki, to są, czy rak dróg żółciowych, to są typowe nowotwory związane z nieodpowiednią masą ciała. I tutaj też wiele można dla siebie zrobić. Szczepienia ochronne chronią nas przed rakiem, szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, na przykład. No i HPV, które też w tej chwili niestety jeszcze nie jest stosowane i przede wszystkim finansowane przez nasze państwo, ale warto sobie zafundować coś takiego. To droga impreza. Jeżeli chodzi o szczepienia. No tak, ale jednorazowa na całe życie prawdopodobnie, bo będziemy o tym wiedzieli. Trzyrazowa. Tak, ale jednorazowe jest szczepienie, składające się z trzech wstrzyknięć. A jak wyglądają dane Polski, jeżeli chodzi o wyleczenie osób chorych na nowotwory na tle danych europejskich czy światowych? No właśnie, dlaczego powstała strategia? Strategia powstała między innymi dlatego, że nasze wyniki są nadal trochę gorsze niż w Europie i w świecie. To jest w tej chwili około 10 punktów procentowych i to jest bardzo dużo w stosunku do średniej Unii Europejskiej. To jest bardzo dużo, bo biorąc pod uwagę, że rocznie ginie około 90 tysięcy ludzi z powodu nowotworów w Polsce, no to jest, można łatwo policzyć, ilu ludzi udałoby się uratować przy obecnym stanie medycyny wówczas, gdybyśmy mieli lepiej zorganizowaną ochronę zdrowia i gdybyśmy mieli lepiej wyedukowane społeczeństwo, lepiej wyedukowane kadry medyczne i spełniali wiele innych różnych warunków, które zawarte są w strategii, które są realizowane w innych krajach, a niestety u nas nadal są realizowane w mniejszym stopniu albo niewłaściwie. Oczywiście do tego dochodzi czynnik ekonomiczny, od którego nie unikniemy. No, niestety leczenie nowotworów jest drogie i albo te pieniądze są, albo ich nie ma. Polska jest nadal krajem, w którym przeznacza się dosyć skromne środki na ochronę zdrowia, a zwłaszcza na onkologię. To jest około 1/3 średniej unijnej, więc może można by powiedzieć przekornie, że przy tych pieniądzach i tak jesteśmy bardzo skuteczni w swoich działaniach. Czyli te lepsze wyniki w Europie wynikają z zamożności państw? Tak, to jest jeden z czynników. To czy strategii, znaczy, innej strategii? Bardzo trudno jest oszacować, jaki jest udział poszczególnych czynników w sukcesie onkologii. Na pewno zasoby związane z posiadanymi środkami mają istotne znaczenie, bo zasoby to jest nie tylko to, o czym co każdy prawdopodobnie kojarzy sobie, czyli dostęp na przykład do nowoczesnych leków, bardzo kosztownych, do których mamy mniejszy dostęp niż inne kraje, ale nie jest to dramatyczna jakaś różnica, ale to jest dostęp na przykład do wczesnej diagnostyki. To jest to właśnie, żeby ludzie nie czekali na zabieg operacyjny czy na inne leczenie, które może im pomóc. Onkologia niestety to jest taka dziedzina, gdzie choroba ma postępujący charakter. To nie jest tak, że to jest choroba, która czeka na to leczenie. To nie jest nieistotne, czy zaczniemy to leczenie dzisiaj, czy za 3 miesiące. Oczywiście chorzy są niecierpliwi i często im się wydaje, że jeżeli nie zaczniemy dzisiaj, a zaczniemy za tydzień, to już stanie się jakaś klęska. Oczywiście tak nie jest, ale zbyt długie oczekiwanie jest naprawdę problemem.
a oczekiwanie bierze się z niedoborów. Kolejki biorą się z niedoborów. Co prawda wprowadzono tak zwany pakiet onkologiczny, który miał rozładować te kolejki. Rozładował je w jednych miejscach, ale spowodował większe w innych. To nie da się tego zrobić jak za dotknięciem całorodzieńskiej różdżki bez odpowiednich działań systemowych. I te działania systemowe i cała strategia będzie gotowa za 8 lat? Nie, skąd? Ta strategia będzie wdrażana przez 10 lat, ale jej skutki będziemy widzieli znacznie wcześniej. Jest tylko kwestia decyzji politycznej państwa, bo to nie jest tylko problem ochrony zdrowia, jak powiedziałem. To nie jest problem, który będzie realizowało wyłącznie Ministerstwo Zdrowia. Będą go realizowały również Ministerstwa Spraw Socjalnych, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów. To jest program tak zwany międzysektorowy i Rada Ministrów musi skoordynować te działania. Inaczej nie wygramy tej walki.